Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Beholder 2. Słuchajcie, takie było w ostatnim odcinku, my mamy teraz pełno zadań. To i to dzisiaj na pewno nie pójdzie. Bracia White, panie, tu. Mamy wszystkich przepytać, może on coś wie. Zaprosić do quizu, nie, on nie chce. Dobrze, właśnie, będziemy jeszcze quizu zapraszać. W domu musimy się dowiedzieć, kto to jest John Smith. Wygraj super grę, to nie dzisiaj. Quiza będziemy, wezwij karetkę. A to dlatego, to na razie dzisiaj. Dzisiaj szefunciowi odpuśćmy. Jeszcze słuchajcie, ja muszę popracować. Ja dzisiejszy cały czas chcę poświęcić na pracę. Czekajcie, może on coś wie? Zapytaj o brata. Mam pytanie o to. Pamiętasz może Rabindranata? Nie można tego jakiś skrócić. No. White'a, brata Hanka. Robi, data, brata, tata. W jakim języku ty do mnie mówisz? Chodzi mi o brata tego gościa, który przychodzi codziennie twoje dziecinki płacze. On miał brata? Nigdy bym się nie domyślił. Tak, i myśli, że jego brat wpadł do... Dokończ, wpadł do mojej dziecinki? No tak. Co mogę powiedzieć? To się zdarza. Tym, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, więc... za to nie odpowiadam, dlatego moja dziecinka ma jednostkę pamięci, w której zapisywane jest wszystko, co do niej wpada. A niech mnie, mogę zobaczyć dane zapisane w tej jednostce? Jeśli przyjeździsz mi nową jednostkę pamięci, to będę mógł wyjąć tę, która jest zamontowana. Gdzie znaję taką jednostkę pamięci? Na tym właśnie polega wyzwanie, żołnierzu. Myślisz, że wszystko dostaniesz na tacy? Poszukaj jej. W porządku, spróbuję. Jezu, to mi się kojarzy od razu, słuchajcie, z tym, że będę musiała mieć więcej kasy na to. Czekajcie, to jest ten fanatyk. O, zaprośmy do quizu. Dzień dobry, mam ofertę nie do odrzucenia. Nie, dziękuję. Nara. Przynajmniej krótka i treściwa rozmowa, nie? Dobrze, tutaj jest John Smith. Zapytajmy... John, chodź tu. Zapytamy. Dobrze, ale najpierw o brata. Pamiętasz Rabindranata White'a? To brat Hanka, pracował na tym piętrze. Tak, pamiętam go, zniknął miesiąc temu. Po prostu zniknął? No tak, po prostu, przestał się pojawiać w pracy. Pamiętasz może, czy w tym dniu wydarzyło się coś niezwykłego? O, tego dnia polowałem na urzędników kręcących się przy podajniku papieru. Pamiętam, że szef wyszedł ze swojego gabinetu, spojrzał w moim kierunku i uśmiechnął się. Poczułem, jakby przejrzał mnie na wylot, choć przyczaiłem się jak zawodowiec. To było niepokojące. To wszystko? Tak, nie pamiętam więcej żadnych niezwykłych wydarzeń. To był po prostu kolejny dzień w dżungli. Dziękuję. A, dobra, tego nie mamy co pytać. Zapytajmy, kim jest. John, mogę zadać ci na pytanie? Jasne, Ewanie. Kim jesteś? Co wasza myśli? Jestem John Smith, wszyscy mnie to znają. Wszyscy poza systemem informacyjnym ministerstwa, choć zawiera on informacje o wszystkich pracownikach. Nie ma w niej informacji o twoim wieku ani życiu osobistym. O niczym, jak to możliwe, John? Nikt ci nie mówi, że zbyt wielka wiedza może zagwarantować ci wycieczkę do niszczarki. 500 autorytetu, ale myślę, że mi się to zwróci. Też zwracaliście mi uwagę, że bardziej idzie, słuchajcie, jednak tutaj autorytet niż kasa. Kasa idzie na rachunki, więc głównie po to mi kasa jest potrzebna. No i kasa na zachcianki szefa, prawda? Bo on mi jakoś nie płaci. Dobrze. Przestań opowiadać bzdury, dobrze? Diavolo, mówiłem temu kretinom, że do tego dojdzie. No i doszło. Nazywam się Antony Salermo, ale przyjaciele mówią mi gruby tony. Chwila, czy to nie ty jesteś tym człowiekiem mafii, który wydał swoich współpracowników i całą siatkę handlarzy bronią i narkotykami? Czytałem to w gazecie jakieś 5 lat temu. Myślałem, że cię zamknęli, rozstrzelali. Nie zamknęli, nie rozstrzelali. Powiedziałem im wszystko, co wiedziałem o mafii i w zamian dali mi nowe nazwisko, posadę w ministerstwie i kazali czekać do chwili, aż opadnie kurz. Więc jesteś tu w ramach programu ochrony świadków? Si, dali mi kuratora, który miał mnie o wszystkim informować, ale wydzwaniam do tego kretina od 2 lat i jedyną odpowiedzią, jaką słyszę, jest cisza. On się naprawdę nie zastanowił, że przez 2 lata, jak on mnie odbiera, to chyba coś nie halo? Dlaczego nie sprawdzisz, co z nim się stało? Bez dokumentów nie mogę opuścić ministerstwa. Nieźle. Ewanie, Karo, Amiko, chyba nie zryjesz nikomu sekretu grubego tonego, prawda? Nie martw się, że on znaczy tony. Gruby tony, per favor. Dobrze, gruby tony, nie zdradzę twojej tajemnicy. Va bene. Ewanie, mógłbyś mi pomóc? Muszę wiedzieć, gdzie wcięło tego Kazone, mojego kuratora. Próbowałem rozejrzeć się w archiwum, ale nie mam do niego dostępu. Dam ci znać, gdy do czegoś się dowiem. Dobrze, jego do quizu nie da się, słuchajcie, zaprosić, więc kończymy teraz rozmowę. Gdzie jest tutaj ta nawiedzona? Halo? Nie, tutaj go jest.
To jest Glory, bo ja właśnie chciałam z Glorią jeszcze porozmawiać. Chodź tu. Chodź, mi się jeszcze przydasz. Glory, pamiętasz Rabindranatha White'a? Pracował tu przede mną. Oczywiście, to brat Hanka, ale dawno już go nie widziałam. Powiedz mi o nim. Był całkiem przeciętny, niczym się nie wyróżniał, zawsze żartował ze swoim bratem, pracował dobrze, później przestał przychodzić do pracy. Myślałam, że się rozchorował albo go przenieśli. Hank wspominał coś o tym, ale miałam wtedy własne problemy. Potem zaczął pić i zrobił się nieuprzejmy. To wszystko? Tuż przed zniknięciem Rabindranatha dostał nagrodę za przekroczenie normy przetwarzanych wniosków, wezwanego do gabinetu szefa. Dziękuję, Glory. Czyli może szef, słuchajcie, coś tutaj nakombinował. Ja bym tak to coś czuła. Dobra, czy ja tu z kimś mogę porozmawiać? Z żonem nie chcę. Czy Rose mi coś powie? Nie, ona mi raczej nic nie powie. Dobrze, słuchajcie, tu nie mamy punktów, więc standardowo. Idziemy sobie pracować. Ja chcę calutki czas dzisiaj. No dobra, godzinę sobie zostawię, bo chcę jeszcze coś o Johnem, czy tam kim tam się dowiedzieć. Co my dostaliśmy? Co to jest? Strach przed otwartymi przestrzeniami. A, spoko. U nich to wszystko. Ten może się zdarzyć. Ja sobie zostawię, słuchajcie, godzinkę bądź dwie, ale pięć chcę przepracować. No i standardowo, słuchajcie, pierwszy wniosek sobie robimy razem. Poproszę pierwszy wniosek. Jest to, ja sobie muszę sprawdzić, prośba, dobrze. Ministerstwo Pracy. Czy jest coś z Ministerstwem Pracy? Nie ma nic. No, to pana tu weźmiemy. Ale jak z Ministerstwem Pracy nic nie było? Czy jesteś... Odrzuć wszystkie prośby. O, już na początku z tego wam. Ale dobra, jeszcze jakaś kasa może być. Dobra, dalej. No, widzicie, nie można się skupić tylko na samym ministerstwie, tylko na ogóle. No. Dobra, Ministerstwo Pracy. Kultury. Wpisz na listę do rozstrzelania za prośbę. O, widzicie, jak ładnie. O, to nie to. To ma być to. O, to. To. I sprawdź. Ale to mnie anulowało? To powinno na tym postawić pieczątkę. W paper please, tak sobie stawiałem i wszyscy byli zadowoleni. No. Spsułam troszkę bardzo. Ale to nic. Zresztą się poprawię. A teraz to nie jest skarga. Ministerstwo Pracy. To jest donos. A to ich weźmiemy pod lupkę, co? I lupka zawsze pięknie. Dobrze, to ja się już z wami widzę przy ostatnim formularzu. Patrzcie, kochani, mamy tutaj taką dziwną sytuację, którą ja zaobserwowałam dzisiaj, grając. Mianowicie możemy postawić dwa znaczki i one wtedy liczą się poprawnie. Bo tutaj jest informacja do opieki społecznej, czyli mamy wyznaczyć prace społeczne, czyli to. Ale też mamy tutaj... Nagródź za informację do dowolnego ministerstwa. Ja wcześniej, robiąc to, dawałam tylko, załóżmy, te prace i nagle mi się pojawia taki znaczek z kółeczkiem, że źle coś zrobiłam i myślę, o co kaman, nie? A tutaj robimy, patrzcie, cykbek i jest podwójnie zatwierdzone, tak? No, to jest informacja z opieki społecznej, czyli archiwizujemy. O, nara. I tutaj wtedy zarabiamy też 45, bo jakbyśmy tamtego drugiego znaczka nie dali, to mielibyśmy tylko 30. Dobrze, ja sobie już ostatnie dwa z wami zrobię. To jest donos na technologię. A tu są informacje, co jest jeszcze z technologii. To jest skarga, czyli nic, czyli sobie weźmiemy o. I pięknie. Czy tutaj jest jeszcze coś na technologię, kultura? Kultura, dobra. I to jest donos. To jest prośba. To jest skarga. To jest na porządek, czyli nic. Czyli go weźmiemy. O. O, i też zadowolony. Dobra. I co? To jest ten. Technologia. Nic tutaj nie ma. Czy na donos coś mamy? To są skargi. Skargi. Informacje, to do porządku. A, dobra, to się pozbędziemy. I dziękuję. Już nie wiem, słuchajcie, też ile punktów natrzepałam do tej super gry. Ale dobra, robimy sobie już ostatni formularz. To jest prośba, czyli no sayonara. Do Urzędu Pracy. Czy coś tutaj z pracą mamy? Nie mamy, sprawdź. Okej. Dobrze, czy tutaj jest jeszcze coś z pracą? Kultura... Kultura. Dobra, to jest prośba. To jest informacja. Wpisz na listę do rozstrzelania za prośbę. To sobie nagrabiłeś, chłopie.
Tak. I czy coś mamy tu jeszcze do pracy? Tak, nadaj bieg donosem, to jest prośba. Czy jest tutaj coś, skargi, skargi, informacje? No nie mamy tu nic z prośbą, a to wypadło. No i pięknie, dobra. To na dzisiaj tyle z pracowania. Dobra, wyłaź stąd. Mamy 2000, mamy 1200 autorytetu. Patrzcie, 120 punktów, to ja natłukłam. No, na bank to ja. Dobrze, więc my teraz wracamy sobie do domu. Mówiliście, żebym sobie sprawdziła, bo ponoć ja mogę się tepnąć od razu tu. Zaiste mogę, dziękuję bardzo. Nie muszę latać i windy macać. Tak, i ja liczę, że tutaj gdzieś pod ministerstwem znajdziemy jakiegoś, że tak ładnie go określę, ciołka, który zgodzi się, słuchajcie... Czekajcie, bo tak się stałem, czyli nie miałam ze strażnikiem o czymś porozmawiać. O, jest. Ciołka do quizu. A na razie z tym porozmawiamy. Towarzyszu policjancie, czy mogę zadać pytanie? Słucham. Czy istnieje rejestr pracowników opuszczających ministerstwo? Istnieje. Mogę go zobaczyć? Nie. Nie wiem, czy pan to rozumie, że chodzi o bardzo ważną sprawę. Proszę pokazać mi rejestr osób opuszczających ministerstwo. Dobrze, oto ten rejestr. Wygląda to, że nie opuścił ministerstwa. To wszystko. Tak, dziękuję. Dobrze, czyli wiemy, że brat Henka, jego będę cały czas określała już jako brat Henka, nie będę sobie języka łamała na jego imieniu. Czekajcie, bo tu mogą być ludzie chętni do quizu. Halo, pani, pan. O, jest jakiś mężczyzna. Zmęczony, o. Dzień dobry. Mam ofertę nie do odrzucenia. Niczego nie kupuję. A ja niczego nie sprzedaję, pracuję w ministerstwie. Wkrótce odbędzie się patriotyczny quiz i poszkolimy ludzi do drużyny. Czy byłby pan zainteresowany? Szczerze mówiąc, niezbyt podoba mi się ten pomysł. Nie kocha pan swojego kraju? A może pan po prostu nie kocha wielkiego wodza? No dalej, proszę powiedzieć. Poprosiłem tu policjanta, żeby też to mógł usłyszeć. Panie policjancie, zaraz źle mnie pan zrozumie. Z wielką radością wezmę udział w każdym quizie. Jestem patriotą i niezmiernie kocham nasz kraj oraz wielkiego wodza. Od razu lepiej wpiszę pana na listę. Zgłosi się pan jutro. Proszę podać strażnikom przy wejściu cel wizyty, aby dadzą panu przepustkę. Miłego dnia. Nie. No, gruntu perswazja, prawda? Dobrze, czy tu jeszcze ktoś mi tu by przyszedł i tak powiedział, że o, bo ja tak bardzo chcę. Zejdź, człowieku. Musiałam tu swojej dyplomacji użyć, żeby ciebie przekonać, że ty chcesz brać udział w quizie, no. A, oczywiście już rachuneczki czekają. Mamy 4 godzinki, więc jest pięknie. Dzisiaj, a dzisiaj dużo nawet nie płacimy, no ale macie jutro, to o, jutro, proszę. 870. No to dobrze, że sobie ten czas przeznaczyłam. Dobrze, dzisiaj to zapłacę, bo muszę. Czy tutaj ktoś coś do mnie chce? Tu na razie nikt nic nie chce. Wiecie co, nie. Zróbmy tak. Informacje to ja chyba muszę zadzwonić, prawda? Zaraz zobaczymy. O, jest. Zadzwon po Jamesa. Nie do Jamesa, do archiwum. Ojeju, dalej za autorytety? 1000 za o dziecko? Oj, pani Madziu, pani to chyba sobie poczeka. No. Dobra, weźmiemy tego. Dzień dobry, chciałem uzyskać informację o pracowniku ministerstwa Antonym Salerno. Proszę czekać. Pyk. Antony Salerno, znany również jako Gruby Tony, była głowa mafii rodziny Spaghetti. Jest objęty programem ochrony świadków, umieszczonego w Departamencie Wniosków Ministerstwa. Kurator, oficer Jacob Hodges, zginął 2 lata temu. Nie wyznaczono nowego kuratora. Dziękuję za skontaktowanie się z Ministerstwem Informacji. Dobrze, odłóż słuchawkę. Czyli tak. Nie, to jest wygraj. Musimy z nim pogadać. No dobra, to jest na razie. Co to jest wzrost mocy? A, jeszcze jednostkę pamięci. Dobra. Zobaczmy, co my tu możemy. Nie, kandydata nie będę na razie szukała. Przejdźcie wokół domu, idź na plac. Czy ja u Natana bym dostała ten? To godzina. Dobra, na godzinę to ja sobie mogę wyjść. Zobaczymy, czy on ma to. Ma jednostkę pamięci. Widzicie, dobrze, że ja dzisiaj sobie tyle popracowałam. Dobrze, to już na brata Henka, żeby dowiedzieć się, co się z nim stało, mniej więcej mamy. A z Johnem Tonem mamy pogadać. Czy tutaj coś nowego jest? Nie. A że ja to z tymi moimi nie gadam, to wiecie, to na razie się nie przejmujemy. Dobrze, teraz tak. Czy my mamy coś do nauki czytania, bo ja już nie pamiętam. Otwieranie zamków. Bierzemy sobie...
I patrzcie, i tu hakowanie mamy. Ja walnę sobie to, żeby mieć pełne. I jedno to sobie zrobimy. Tu reszta jest zrobiona. To na kolejny dzień, oj, to ja w ogóle nie powinnam pracować, tylko zostać w domu. Ale ja muszę pracować, bo muszę pieniądze mieć na rachunki, tak? Dobrze, ale dzisiaj czuję, że zrobiłam optymalnie cały dzień w kwestii czasowej. Więc dobra, więc my idziemy sobie 22 maja do pracy z powrotem. Może tu czekajcie znowu, jaki ciołek się nowy pojawi, którego sobie poproszę, że panie, do quizu, to takie awesome. Ja tutaj te babeczki tylko stoją. Ej, ja nie wiem, czy ja nie będę musiała, słuchajcie, latać do tych... na ten plac, żeby z nim pogadać. Bo raczej pani Serenka nie pójdzie. Możemy spróbować, słuchajcie, Emmę i Donga, tak? Ale ja wiem, czy oni zechcą... Tutaj raczej nic nam nie wpadło. Jest powiedziane, że to nie mogą być pracownicy z naszego piętra, a te są z dolnego piętra, tak? Więc dobra, zejdziemy tu na dół. O, cześć Dongu, Dongu, słuchaj Dongu, ja twój przyjaciel, chodź na quiz. O, to nawet cię na quiz nie mogę zaprosić. A pani Serenka chciałaby do quizu? Nie, pani Serenka również nie chce do quizu. Coś mi się nie wydaje, żeby oni chcieli w ogóle do tego quizu. Ale, czy na przykład Mike Pate, bo z Mikołajem, czy jak on tam się nazywa, mogłam w sumie. Dobra, chyba nic z tego. Tej Karl zajął moje miejsce. Emma, coś mi się wydaje, że też do quizu nie zechce. Nie. Dobra, no to odpuszczamy sobie. Do pani Madzi, słuchajcie, nie idziemy, bo nie ma po co. W ogóle teraz zobaczyłam, że patrzcie, tu jest gabinet szefa, ale tu jeszcze coś jest wielkiego. Trzeba będzie i do szefa, ale to myślę, że jak już wszystko będziemy mieli, wiecie, te wszystkie umiejętności i tak dalej. Dobra, jak tu się sytuacja przedstawia? No my na razie wygrywamy, bo my chyba jesteśmy ojczyzna, prawda? Dobrze, to tak, to jest Hank. O, z nim pogadałem, bo co nieco... A nie, czekajcie, ja nie mogę z Hankiem, bo ja nie oddałam jednostki pamięci. Ale idzie gruby Tony. Chodź tu. No chodź, Rzech, nie uciekaj, no, przebieraj tymi nogami, no. Powiedz o kwarturze. John, znaczy Tony. Gruby Tony, per favor. Racja, wybacz. Wiem, co się stało z swoim kuratorem. Nie żyje i nikt nie przejął jego spraw. Wygląda na to, że po prostu tobie zapomnieli. Zapomnieli? Zapomnieli o mnie? Bastardo! Malcalzone! Canaglia! Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, ale wszystko brzmi jak jedzenie. Ciszej, Tony! Uspokój się! Gruby Tony, per favor, nie rozumiesz. Obiecali też, że będą chronić moją rodzinę. Więc masz rodzinę? Madonna, oczywiście, każdy mafiozo ma rodzinę. A ja mam też żonę i dziecko, tylko nie znam ich aktualnego adresu. Te Canaglia... Canaglia to chyba powinno być. Canaglia. No. Nie chcieli mi go podać. Możesz dowiedzieć się, co się z nimi stało? W porządku, spróbuję się czegoś dowiedzieć. Madonna, Ewanie, jesteś świętym. Dobra, tutaj, no jak ja go zaproszę do quizu, to ten. Nie, bo my nie możemy zapraszać z tego piętra, tak było powiedziane. Czy tutaj jest, to jest fanatyk nasz. Gdzie jest Otto? On się Otto chyba nazywał, tak? O, idzie. I jak, znalazłeś? Tak, znalazłem nową jednostkę pamięci. Pewnie ma zepsute sektory, spójrzmy. To dobry model, spodoba się mojej dziecince. Pokażesz mi login na starej jednostce pamięci? Za chwilę wymienię ją i odczytam dane. Co my tu mamy? Aha! Oto lista obiektów organicznych, które wpadły do mojej dziecinki w okresie, w którym zaginął ten koleś. Billy Milligan, Jacob Koch, Stanisław von Bayer, Valeria Saint, Anne Zwo, Edwin Puszek, To wszystko? Tak, jak on się nazywał? Rabina Red White. Nie ma go tutaj. Dzięki, Otto. Dobrze, no dostaliśmy przynajmniej trochę tego. Czy ja z nim mogę o czymś jeszcze porozmawiać mądrym? Nie, on do quizu nie pójdzie, to już wiemy. W archiwum to będziemy musieli, słuchajcie, zadzwonić. Nie, bo teraz tak myślę, się zastanawiam, nie ma sensu, żebym ja się włamywała do naszego szefa, bo ja nie mam tych wszystkich, wiecie, umiejętności potrzebnych, tak? Co my teraz zrobimy? No najprościej byłoby iść popracować, prawda? Pani Gloria, halo. Ja z panią coś mogę? Nie, no chyba nie. Czy mi opłacałoby się zadzwonić? Czekajcie, ja teraz chwilkę się zastanowię. Nie, mi się nie opłaca teraz zadzwonić, bo to jest 15 minut. Już nie wiem, jak z tym autorytetem, jakbyśmy na chałupy poszli, w sensie od nas z domu. Wiecie co, ja chyba idę jeszcze popracować, bo tak.
archiwum to w domu zrobię. To też jest w domu dla szefa. To jest Wygraj Super Grę, to się robi tutaj awanse i to jest nasz szefa. Ewentualnie może jak ja będę wychodziła teraz, słuchajcie, z ministerstwa, to kogoś natrafię, kogo mogę wciągnąć do tego quizu, tak? Bo tutaj ono co, panią Rose nie wciągnę, tutaj te cudaki nie chcą. Dobra, słuchajcie, ja idę do pracy. Bo pieniądze, jak widzicie, autorytet się jednak przydają. A jak na poprzednim piętrze na robocie nie trzeba było tak się skupiać, to tutaj jednak trzeba. Dobrze, co dzisiaj mamy w pakiecie dobrym? To jest, słuchajcie, i skarga do technologii. Czy my mamy coś z technologią? Nic nie mamy z technologią. Czy coś jest ogólnego? Nie ma nic ogólnego. No to ciebie namierzymy w takim razie. No i dobrze. Dobrze, teraz... O, jest coś tam. To jest donos, my mamy skargę. Do technologii nic nie jest, a jest coś ogólnego. Już się nauczyłam, że na ogólne też trzeba patrzeć. Widzicie, człowiek z odcinka na odcinek się uczy. No to co, to pod karteczkę. Dostaniesz hashtaga, bardzo ładnie. I teraz jest, z archiwizji, bo to jest... Nie, to nie była informacja, to była skarga. Dobrze, ale do technologii coś mamy? Nic nie mamy. I ogólnie o informacji skardze nic nie mamy. A to sobie zarchiwizujemy, bo mogę. I pięknie, i dobrze. Okej, słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy tak, że ja sobie zostawię aż 4 godziny. Bo potrzebuję właśnie na to archiwum, na to wszystko i myślę, że 4 będą optymalne, dostanę jeszcze 6 i jeszcze może coś mi zostanie, żeby uczyć się tych wszystkich, no, umiejętności, które potrzebuję. Dobra, więc ja lecę z formularzami. Dobrze, kochani, ja robię ostatni wniosek, stwierdziłam, że zostaje sobie jednak 5 godzin, nie 4, bo tak chyba będzie lepiej, bo wystarczająco mamy chyba kasy i autorytetu na to, co na tą chwilę chcemy zrobić. Dobrze, teraz mamy donos do opieki społecznej. Tylko teraz właśnie kwestia, bo mi się wydaje, że przedtem było coś takiego. Kilka błędów w tej kwestii zrobiłam. Że wnioski to będą... Teraz muszę sprawdzić, bo coś tutaj się tak dziwnie zadziało. I tutaj jest, to jest informacja, to nie, ale wnioski to się chyba liczy za wszystko, tak. No, teraz co do opieki społecznej, wyznać za informację, to nie. Dobra, to jeszcze to dostaniesz. Okej, okay. Jest jeszcze coś do opieki społecznej? Nie, nic nie mają. A, to damy wam to. I dobrze, i zadowoleni, i cyk. I znowu kasa poszła. Okej, okay, to nam wystarczy na dzisiaj. Równe 5 godzin nam zostało. Wychodzimy stąd. I lecimy, słuchajcie, do domu. Do domu. My mamy tutaj dużo roboty. Tutaj ja ładnie na tym działam. Dobrze. Możemy w ten sposób przecież, bo tak szybciej, prawda? No jestem ciekawa, czy będzie stał jakiś człowiek, którego ja mogę poprosić. No, jeśli nie, to napiszcie mi w komentarzach, czy ja muszę konkretnie chodzić i ściągać tych ludzi z placu, że no, wy chodźcie, dołączcie do tego quizu. Czy oni właśnie tak randomowo, codziennie ktoś mi się tu pojawi, bo to byłoby w sumie całkiem spoko, nie? Nie no, są babeczki, ten facet sobie poszedł stąd ewidentnie. Musiał mieć mnie dość. Dobra, to śmigamy do domu. Śmigamy do domu, musimy załatwić archiwum, musimy zapłacić, tak? Dzisiejsze 870, a jutro... O, jutro za to mało, to widzicie. Ale dobrze, tu się ładnie wyrabiamy. To tak, musimy... Dajcie te zadania. Adres rodziny spróbować. No, tu z panią Madzią, no zobaczymy. No, ona chwilę może jeszcze poczeka. Zaraz się jeszcze zastanowię, zobaczę jak po tych wszystkich akcjach, które potrzebuję, się dowiem. Dobra, archiwum. Stuwa. Dzień dobry, chciałam uzyskać informację o rodzinie Antoniego Solerno. Proszę czekać. Pyk. Pyk. Rodzina Antoniego Solerno, żona Rosabella Sorello, syn Wiktor Solerno. Oboje objęci programem ochrony świadków. Miejsce zamieszkania ulica Wodza 31. Dziękujemy za skontaktowanie się z Ministerstwem Informacji. Dobrze, więc co my teraz mamy zrobić? Sprawdzić dom. A to przeszukanie piętra? To co to jest? Przeszukaj gabinet de Salvo. Dobra, to też później.
O, patrzcie, tutaj nic nie mamy. To idź do grobu, grobu. Tak, do domu, nie do grobu. Grubego to nie gra. Tutaj mamy godzinę i 350. Weź to schowaj. W sensie... O, wszystko schowaj. Podświęcamy 3 godziny, czy zamawiamy taksę i kasę? Chyba taksę i kasę, bo ja sobie to potem i tak odrobię, nie? Kilka przesiedli zależy, że taksówka nie zmierza na ulicę woda i wodza jedzie w przeciwnym. Powiedz, że się pomylił. Obstawiaj przy swoim. Aha, czyli spsułam. I co, i straciłam godzinę? Dobra, to ja chcę sobie wczytać w takim razie. Ostatni autosave. Tu będzie... To ten, ale to już chyba powrocie, coś mi się wydaje. Tak, no to trudno. A, dobra, to co, jeszcze raz i trzeba będzie gościowi zapłacić. Szkoda, że zepsułam, naprawdę. Tutaj 3 godziny na tego kandydata, do tego nie ma co iść. No idziemy tego grubego, to niego spróbujemy załatwić. I tutaj właśnie jest dużo tekstu i ja po prostu chcę przejść, dobra. To co, teraz nie mówimy mu nic? Powiedz, że pomylił. Przeproś za 20. O, to jakiś pożar się stał. Oj. Policjanta zapytajmy, co się stało. Poprosi... O. Czekajcie. Ja sobie muszę przyjrzeć, czy to nie dom, to niego. Kilka banknotów i przeprosiny o spokoju kierowcy. Dzięki. Czemu ruszycie w dalsze? Okazało się, że mężczyzna wiózł się na ulicę wodze z krótem i pewnie zasłużył na otrzymane napiwek. Dom, którym niegdyś mieszkał gruby tony, lata świetności ma już za sobą. To niegdyś piękna, klasyczna willa straszy obecnie wybitymi oknami i wypalonymi ścianami. Pożar ruszony całkiem niedawno. Policjanci wciąż stoją na straży. Pogorzeliska, i nie wpuszczają nikogo do wnętrza budynku. Jak uprzejmiej... Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, pytasz najbliższego policjanta, co się stało. Poprośmy o dostęp. Jezu, nie stać mnie, serio? Czyli jeszcze raz będziemy musieli to zrobić. Dobra, zarobimy na to, ale już mniej więcej wiemy, że tam coś się stało u tego Tonego. Prawda, szkoda. Dobra, to my dzisiaj w takim razie myślę, że pójdziemy się pouczyć. Zrobimy sobie w pełni barszcz i damy jedno tu. I jest spoko. To słuchajcie, mi się wydaje, że ja no, w kolejnym dniu no tylko na pracy się skupię. 23 maja. Nic totalnie, mamy 9 godzin. Za 9 godzin sporo kasy natłuczemy. A my teraz, bo tak, awans nie, dochodzenie nie. Quiz nie, super gra nie. Karetkę zrobimy w kolejnym odcinku. Powiedzmy o tym, co widzieliśmy. I mamy przeszukanie De Salvo. Tylko, żeby przeszukać De Salvo, tam trzeba chyba 1,5 godziny czasu, żeby tam po prostu wejść. Więc, w związku z tym, ja teraz sobie pogadam z grubym tonem jeszcze. I zrobimy tak, że ja zakończę odcinek i cały ten czas wypełnię sobie na pracę i na zarobienie, bo tu jednak trochę tego potrzeba. Jak nasza super gra tutaj się przedstawia. Jest dobrze według mnie. Dobrze, gdzie jest... O, byłaś. Johnny, znaczy Tony. Grube Tony, per favore. Dowiedziałem się, gdzie mieszka twoja rodzina, a raczej gdzie mieszkała. Mama mia, znowu się przeniesi. Widziałeś moją Rosabellę i Wiktora. Przykro mi, gruby Tony, ale w ich domu był pożar, który strawił wszystko. Tak, i teraz te 300 dostałam. Przysięgam na Madonę, że zabiję tych, którzy to zrobili. Jak to zrobisz, jak wydostaniesz się z ministerstwa? Swoją pomocą, Ewani. Liczę na ciebie, caro amico. Ale najpierw muszę dowiedzieć się, że te szczury czekają na mnie na placu. Jestem pewny, że już mnie tu wytropili i zorganizowali zasadzkę. Czyli teraz mamy sprawdzić plac. Nie, to myślę, słuchajcie, że my ten plac sobie sprawdzimy na początku kolejnego odcinka. Teraz myślę, że skończymy ten odcinek, a ja sobie tutaj popracuję całe 9 godzin, słuchajcie, poświęcimy na to, żeby zarobić pieniądze, no bo z autorytetem dobrze stoję, tak? Mogę jeszcze pójść do telefonu i zdać wiadomości, które wiem tutaj o moich współpracownikach i też z tego kasa będzie, nie?
To też na razie zostawimy. Więc tak, tak jak mówię, teraz ja zostanę te 9 godzin totalnie poświęcę na pracę, potem mi zostaną, znaczy może zostawię godzinę, bo tam, żeby wyjść na ten plac, to już będę czekała na informacje od Was, że żeby wyjść na plac, trzeba 3 godziny i poszukać tych gości do quizu. Bo może jeszcze tu w ministerstwie kogoś mogę znaleźć, a jak nie, no to trzeba wychodzić tam na plac. No i wiadomo, autorytet, kasa, wszystko, no, wszystko tu się opiera na tej kasie i na autorytecie. No, więc zostawię sobie godzinę, 8 godzin przepracuję i jak mi ta godzina zostanie, zaczniemy kolejny odcinek, pójdziemy sprawdzić plac, pójdziemy poszukać ludzi do quizu, pouczymy się, żeby mieć tańszą żywność. No, a później już kolejnego dnia, jak będzie kasa, zdamy relację tutaj Johnemu i myślę, że trzeba byłoby zacząć włamywać się do szefa. No, bo tam jakaś grubsza sprawa mi się wydaje, że jest. Dobrze, kochani, więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.